Szanowni Państwo, cudownie było przyjechać dzisiaj do Warszawy. Oczywiście większość naszych panelistów, niestety nieobecnych, podjęło decyzję o byciu online. Zdecydowałam się przyjechać z Poznania i uczestniczyć na żywo, bo w tych czasach bardzo trudnych to jest też taki ważny moment. Konsolidacja środowiska nie tylko muzykologicznego, ale muzycznego jest bardzo ważna, bo owszem, my możemy wyciągać z półek archiwalnych źródła naszej rodzimej muzyki, ale cóż z tego, kiedy ta muzyka nie zabrzmi, to znaczy, że w ogóle nie zacznie żyć. A zatem, żeby ją powołać do życia, musimy działać wspólnie. Czekanie na to, że za 10 czy za 15 lat będzie kilka opracowań dotyczących poszczególnych muzyków XIX wieku i jakieś wydanie takie wszystkich po trochu, prawda, ale jakby wyboru ze wszystkich gatunków, jakie dany kompozytor uprawiał, no to jednak to jest jakaś bardzo długa perspektywa czasu. Jesteśmy w bardzo dobrym punkcie, ponieważ zespoły, polskie zespoły muzyki dawnej grają muzykę polską. Świat po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że mieliśmy wspaniałych muzyków, wirtuozów. W końcu Lipiński rywalizował z Paganinim. Myślę, że nasze działania powinny skupić się na planie 4 razy P. Przede wszystkim pomoc, aby to była pomoc decydentów naszych. Po drugie, jeżeli ta pomoc będzie zapewniona, to musimy zapewnić poziom, a zatem dbać o to, aby merytorycznie było to na najwyższym poziomie, po to, abyśmy mogli tę muzykę promować, czyli trzecie P. I czwarte, jak już będziemy mieć to wszystko zrobione, czwarte P to jest powszechność. Te zmiany, które zachodzą na rynku muzycznym, dotyczą kilku aspektów. Przede wszystkim pierwszym z nich jest kwestia łatwej dostępności do materiałów nutowych, nie tylko w formie drukowanej, ale także jest to kwestia dostępu do nut cyfrowych. Drugim ważnym wyzwaniem jest kwestia promocji muzyki polskiej, ale tej promocji nie ma bez nagrań. Trzecia rzecz to oczywiście udostępnianie naszych zasobów archiwalnych. Kolejnym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jak zachęcić tych najmłodszych, dzieci, młodzież do tego, aby korzystali z muzyki polskiej, bawili się nią. Im więcej osób z doświadczeniem może wymienić się swoją wiedzą, tym więcej artystów można na tym skorzystać. Brakuje w ogóle traktowania muzyki filmowej też w jakiś sposób adekwatny. Ja jako organizator Festiwalu Muzyki Filmowej mam taki problem, że w programach ministerstwa nie jest to traktowane jako muzyka, w priorytecie muzyka, w priorytecie film. Nie jesteśmy z kolei filmem, jesteśmy gdzieś pomiędzy, w tej hybrydzie. Edukacja profesjonalna w tym zakresie jest niezwykle ważna, bo ona jest czymś więcej niż edukacją tylko w dziedzinie kompozycji, instrumentacji, aranżacji. To jest po prostu też edukacja, jak się poruszać na biznesowym rynku, na globalnym rynku. To jest też jak być inżynierem dźwięku, jakby być kreatorem też całej samosfery w nowych mediach. Ta muzyka jest po prostu zapisem czasów najbardziej aktualnych. Drodzy Państwo, bądźcie z nami. Bądźcie do końca tej konwencji, śledźcie to, bo Wasz głos jest tutaj szalenie ważny. Bez Was nie zrobimy nic, bo musimy mieć tą reakcję, ten feedback z Waszej strony. Bardzo serdecznie zapraszam.